Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 8 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Zagadka Orków Prolog. Moi drodzy, jest to prawdopodobnie ostatni odcinek, ale nie wiem, może i przedostatni. Wiem, że jesteśmy blisko końca, ale nie wiem, czy wszystko uda nam się zrobić. Jak pamiętacie, ostatnio tutaj w ogóle Clarence mi się zbugował, nie było go, a powinien tutaj być, więc musiałam sobie to wszystko przejść od nowa, jakby całą tę kryptę. Nie przejmujmy się tym. Możemy porozmawiać z Clarencem, żeby przeszukać mogiłę. Czyli, no, jak widzicie, bez niego się nie da. Nie, to niemożliwe. Miecz, nie ma go tutaj. Ktoś go musiał stąd zabrać. Naprawdę, dziwna sprawa. Wychodzi na to, że ktoś niedawno tutaj był. Ślady butów. One nie należą do nas. Jeśli te osoby dalej kręcą się po dolinie, to powinieneś je łatwo znaleźć. Na pewno daleko z nim nie zaszli. Ja w tym czasie wrócę do świątyni. Jeśli jeszcze będziesz potrzebował mojej pomocy, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. Jasne, w porządku. Clarence, czy ja jeszcze mogę z tobą zagadać? Nie. Okej, no wydaje mi się, że nic już tutaj nie znajdę. Można by było przeszukać te szkielety, ale to jest totalnie bez sensu. No i tak, to jest właśnie ten grób tego paladyna. No, mogiła, jak widzimy, jest pusta faktycznie. Możemy jeszcze pozbierać tutaj rzeczy, bo tak jak mówię, dopiero przed chwilą tutaj na nowo dotarłam. Nie mogłam tego zrobić wcześniej bez Clarence'a. No a teraz już jest nam tak naprawdę niepotrzebny. No i co, moi drodzy? Mamy przed sobą poszukiwanie jakichś ludzi. Sprawdźmy dokładnie, co mówi mi dziennik. Słoneczne ostrze. Ostrze zniknęło, będę musiał je odszukać. Bez niego nie zamierzam opuszczać tej doliny. Coś czuję, że maczali w tym palce bandyci z Płaskowyżu. No, są to w sumie jedyni ludzie, którzy tutaj gdzieś są w okolicy. I w sumie to możemy się do twierdzy od razu tepnąć. I właśnie stamtąd się tam udać. Możemy też od razu się przespać na dole, żebyśmy poszli tam w dzień, a nie w nocy. Chociaż nie jest jakoś bardzo ciemno, ale YouTube lubi bardzo przyciemniać takie filmy. No więc mamy to do załatwienia. Zobaczymy, co uda nam się z tym wszystkim zrobić i w ogóle jak to wszystko się potoczy. No nie wiem, czy dzisiejszy odcinek będzie tym ostatnim i to nie te drzwi, co chciałam wejść. Wszystko na to wskazuje. Ale no nie za, jakby, wiecie, no, nie tak szybko, no nie? Może być różnie. Dobra, idziemy spać do rana i lecimy do bandytów. Tak coś czułam, że z tymi bandytami coś jeszcze będzie i coś czuję, że to będzie z tym drugim gościem. Mogę coś Erwinowi powiedzieć? Cokolwiek? Chyba nie. Kompletnie nic nie. Nie chcę ode mnie. Ojej, jak zwykle, jak nagrywam rano odcinek, to mam chrypę. Super. Tak jakbym normalnie wstała przed chwilą, a wstałam jakieś 2,5 godziny temu. Więc, no super. Czy ja dobrze idę? Tak, raczej tak. Dobrze idziemy. Jeszcze mamy ten krąg do odwiedzenia. Tak bardzo nie chcę tam iść, bo ja po prostu wiem, że ja tam nie dam rady. Jest ciężko. Może coś uda nam się znaleźć u tych bandytów jeszcze? A może po prostu zostawimy to miejsce niezwiedzone? No chociaż żal, bo taka mała wyspa. Znaczy mała, ona nie jest mała. Ale jednak są większe tereny. A tutaj jednak wiemy o tym kręgu i można by się było tam przejść. No ale boję się, że jak tam pójdę, to zajmie mi to zbyt wiele czasu. No cóż, teraz najważniejsi są bandyci. Więc porozmawiajmy z nimi i dowiedzmy się, czy oni zabrali miecz. Pewnie tak i pewnie będą chcieli coś ode mnie. Ja tutaj dalej słyszę jakieś gobliny. I gdzie? Może na górze? Wiecie, że na górę to się da chyba wejść? W sumie tak to wygląda, jakby się dało. O nie, ale nie zjeżdżaj. No bo gdzieże ja bym je słyszała?
Tam ewidentnie się da wejść na górę. No to w takim razie sprawdźmy to. Chociaż no, wygląda jakby się... jednak nie dało. Ale chyba jednak się da. Sprawdźmy sobie to miejsce. Witam! A to szkielety tutaj są. Okej. Boże, ta broń dwuręczna jest taka useless. Zanim ja się zdążę machnąć, to... ten goblin mnie okrąży 300 razy. Ale widzę, że możemy coś tutaj znaleźć w tym miejscu. Mamy zwój. I to nie jeden. Jakąś miksturę. Podejrzewam, że stałą do many. I halabardę. Dobra, ta halabarda to tam... dobra, to nie była jakaś stała mikstura. Jaskółcze ziele. No to mi raczej niepotrzebne. A wyżej też się da wejść? Też wygląda jakby się dało, ale to już bardziej takie naginanie, bym powiedziała, gry. No chyba mi już nie da wejść wyżej, ale zobaczymy. Sprawdźmy, czy jeszcze coś tutaj jest przy okazji, jak już tu jestem. Myślałam, że ten szkielet mnie atakuje, a on jest martwy. I zapomniałam sobie, że go zabiłam i że przeciwnicy zabici tak się świecą na taki kolor. O, szczury! Witam. Jak ty, panie szczurze, tu wszedłeś? Ta broń dwuręczna to jest taka useless. Leśna jagoda, myślałam, że goblinia. Ajajajajajajaj. Czy tutaj coś leży gdzieś, coś? Tak jakby się dało wejść jeszcze wyżej, ale... trochę w to wątpię. Troszeczkę expo tutaj po prostu było na samej górze. Okej, nic wielkiego. Teraz tylko trzeba stąd zejść jeszcze, żeby się jakoś nie spitolić za bardzo. Siup! Och, na szczęście nie spadłam na twarz. Siup. Okej, widzę, że normalnie pewnie by mnie zatrzymał, ja mu wlazłam do obozu tak... ofen. Doen, cześć. Czy ty po prostu pilnujesz? Hej, ty! Z pobliskiej krypty zniknęło cenne ostrze. Coś czuję, że to wasza sprawka. I co z tego? Ono nie było nikomu potrzebne. A my przynajmniej zbijemy na nim niemałą fortunę. Na twoim miejscu radziłbym je szybko oddać. Chyba, że wolisz poczuć zimną stal między żebrami. Koleś, spokojnie, bez nerwów. Ja tego ostrza nie mam przy sobie. W takim razie kto je? Zabrał je Halvar. Z nim o tym porozmawiaj. Aha, a Halvar pewnie siedzi w środku. Gorzej, jeżeli Halvar gdzieś wybył z tym ostrzem. Wtedy mielibyśmy problem, ale chyba śpi. Tak jest, dokładnie, więc no, będziemy się chyba targować, albo ktoś dostanie w łeb. Masz przy sobie ostrze, które chciałbym odzyskać. Oddaj je, zanim dojdzie do rękoczynów. Facet nie tym tonem. Na twoim miejscu zastanowiłbym się dwa razy, zanim bym coś powiedział. Masz szczęście, że dzisiaj mam dobry humor. Nie przywalę ci w mordę. Chcesz to ostrze, czy nie? W rzeczy samej. I chcesz, żebym ci je oddał, tak? Jesteś strasznie naiwny. Myślałeś, że oddam ci je tako, za darmo? To jesteś w błędzie. Bez zapłaty nie ma ostrza. Co chcesz w zamian? W starym magazynie twierdzy znajduje się pewna skrzynia, której nie udało nam się ograbić. Ten, kto ją konstruował, zatroszczył się o to, aby nikt niepowołanie otworzył jej wytrychem. Widocznie musiał ukryć tam coś cennego, a ja tego pragnę. Jeśli uda ci się otworzyć tę skrzynię, w co wątpię, to przekażę ci to ostrze. Bez jej zawartości nawet się tutaj nie pokazuj. Okej. Mi coś, moi drodzy, świta, o którą skrzynię chodzi. Była taka faktycznie.
Stara skrzynia. Halvar chce, abym przyniósł mu zawartość skrzyni, której nie zdołali ograbić. Znajduje się ona w starym magazynie twierdzy, który najprawdopodobniej mieści się poza obrębem twierdzy. Gdzieś w samej twierdzy powinien znajdować się do niej klucz. No dobrze, bo ja wiem, o którą skrzynkę chodzi. Słoneczne ostrze, jednak to bandyci. Muszę sprawić, aby Halvar zechciał oddać mi to ostrze. Jeśli trzeba będzie, to nawet siłą. Górska Dolina. To już rozmawialiśmy o tym. No dobrze. To co, do twierdzy jeszcze raz. Kluczy gdzieś w twierdzy musi być ukryty, tak? No to widzę, że będzie duży kłopot, żeby ten klucz coś czuje znaleźć. Może Erwin ma jakiś pomysł, gdzie ten klucz mogę znaleźć? No, tylko że Erwina to tutaj chwilowo nie ma w ogóle. Wiecie co, musimy się rozejrzeć, bo to tak jak z tym kluczem do celi. W sensie, w ogóle nie było widać, że gdzieś leży kluczek, a okazało się, że był po prostu wtopiony w ławkę, nie? Więc, no może być spory kłopot z tym. Ja nie wiem, no ten klucz musi być gdzieś w takim miejscu, żeby gracz nie musiał zbyt długo szukać, prawda? Ja wiem, o którą skrzynkę chodzi. Ona faktycznie nie jest w twierdzy, lecz w okolicy twierdzy. A mogę sobie tutaj zejść na to ogrodzenie? Mogę. Tam byłam. Może tutaj coś leży gdzieś. Nie no, wątpię w to bardzo. Jezus, tylko nie spadaj mi, chłopie. Siup. Może tutaj gdzieś coś, jakiś kluczyk, cokolwiek. Cokolwiek? Nic z tych rzeczy? No dobrze, trudno. Dobra, to schodzimy na dół. Ja wiem właśnie, o którą skrzyneczkę chodzi. No, ciekawa sprawa. No, kluczek musi gdzieś być, ale gdzie? No, przed nami będzie sporo szukania, chyba że Erwin będzie miał kluczek jakimś cudem. Może się tutaj rozglądał i znalazł jakiś klucz. Zaraz go o to zapytam, tylko jak wiecie, no, wolę się tutaj jednak najpierw sama rozejrzeć. Chociaż, no, może mi powie, gdzie widział taki klucz. Dobra. Chodźmy w takim razie do Erwina, może coś mi pomoże. Ej, ty. Pomożesz mi coś, czy nie? O. Nie znalazłeś może jakiegoś klucza? Nie, szkoda mi czasu na zajmowanie się takimi pierdołami. Dlaczego o to pytasz? Jedna ze skrzyń w starym magazynie jest zamknięta. Chcę ją otworzyć i zobaczyć, co w niej skrył poprzedni właściciel. Poszukaj w starych komnatach gwardii. Może tam go znajdziesz. Innego wyjścia nie widzę. Dobrze, dzięki. No to mamy już jakąś wskazówkę. To jest już spory boost. Spora pomoc. Idziemy w takim razie do tych komnat. Czy one były tutaj? Nie, no. Znowu je ominęłam oczywiście. Tutaj jest przecież wejście. Dobra, i teraz trzeba się rozglądać na każdym kroku. Wszędzie i w ogóle. Tutaj może jakiś kluczyk, coś gdzieś. A mam jakiś wpis w dzienniku? Stara skrzynia. Erwin nie znalazł żadnego klucza w zamku. Będę musiał go przetrząsnąć. Komnaty gwardii brzmią obiecująco. Wydaje mi się, że tutaj są komnaty gwardii. Może na kominek muszę kliknąć. Może tutaj coś na tej półce? Nic kompletnie. No nie wiem, czy tutaj są komnaty gwardii. Tak to wygląda, jakby były tutaj. To był kuferek, nic im nie znalazłam. Może tutaj na końcu gdzieś coś leży. Holendera, może to nie są komnaty gwardii. Ja po prostu źle szukam. No te wszystkie kuferki mamy pootwierane, więc to by było bez sensu. Ja nie pootwierałam tych kufrów? Lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo.
Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Lodowa strzała. Myślałam, że to jest jakaś teleportacja. No teraz to jestem w szoku, że ja tego nie pootwierałam. Przecież ja byłam pewna, że wszystko stąd jest zabrane. No to wygląda na to, że się rozglądamy w takim razie, bo ja tutaj mam jakieś, ja nie wiem, zostawiłam tutaj coś. Na kominku może jakiś przycisk. No nie pootwierałam tego. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Złoto, bełt, kusza, topór bojowy i kolba. Jak się prezentuje ten topór bojowy? No, jest gorszy. Klucz do skrzyni. Mamy. Super. Tylko jeszcze, wiecie, sprawdzę, czy na pewno ja otworzyłam wszystkie te kufry, bo ja naprawdę aż nie chcę się wierzyć. No właśnie, ten jest otwarty. Czyli wyszłoby na to, że ja nie poszłam do tamtych dwóch komnat? Przez przypadek jakoś? No, dokładnie. Bez sensu w takim razie. Mogę ci powiedzieć, że mam kluczyk, czy nie? Nie, nie obchodzi cię to. Okej. Okay. Jak stoimy z czasem? No, tak bym powiedziała. Nie wiem, czy się wyrobimy w jeden odcinek. Ale znowu z drugiej strony potem... dlaczego idę tędy? Przecież jest rozwalony mur. Z drugiej strony, no... Później może być odcinek bardzo krótki znowu z moda. No nie wiem, mi to tam w sumie, wiecie, obojętne. Wiem, że większość z was raczej nie przypada za długimi odcinkami, ale... Wierzcie mi, że takie się po prostu wygodniej nagrywa. Szczególnie jak jesteście mną i nie macie co robić z życiem aktualnie. Bo siedzicie na bezrobociu. A tak serio to po prostu czekam na informację o tym, czy będę miała staż. Czy nie. Bo no, ogólnie zostawiłam studia w cholerę. Takie tam. Wiecie, może kiedyś zrobię o tym jakiegoś vloga, może ktoś z was kiedyś będzie zainteresowany, może padnie jakieś pytanie, czym się aktualnie zajmuję i wtedy będzie... No, że już na pewno nie studiami. No cóż. W ogóle, wracając do Gothica, nigdy bym się nie spodziewała, że klucz do tej skrzyni będzie w twierdzy. Myślałam, że będzie tutaj gdzieś leżał. To była chyba ta skrzynka. Nie, to była ta druga. A w środku 10 bryłek złota. Ale shit useless totalne. Dobra, przeteleportujmy się do twierdzy. Chociaż będę musiała schodzić, ale nie chciałam się już tam naokoło chodzić. Chociaż znając życie, to właśnie teraz przez to, że schodzę po drabinie, to jeden pies. A tak serio to nie, bo jednak jest różnica. Chyba nie mamy na płaskowyż teleportu, prawda? Jak mamy, to błagam zabijcie mnie, nie? Biblioteka, twierdza, świątynia. Nie, na szczęście nie mam, więc... jakby mam mózg jeszcze, nie? Dziwię się, że nie dostaliśmy teleportu do miejsca, gdzie stacjonuje Orto. Bo to jest bardzo dziwne, ale tam nigdzie go nie było. Chyba, że przy tym kamiennym kręgu był gdzieś teleport w tamte okolice. Ale to byłoby zbyt głupie, bo żaden gracz na samym początku nie jest w stanie jakoś normalnie wybić tych potworów, w sensie tych szkieletów i tak dalej. Szczególnie, że tam są te silniejsze szkielety, a nie te słabsze. Więc no, bez sensu by to było. Nie wiem, może mi się tylko wydaje. No dobrze, w takim razie myślę, że ten bandyta uzna, że tam nie było tylko 10 bryłek złota i że mam mu dać więcej. W ogóle, że go okłamałam. Pewnie tak będzie. Nie wiem, mam takie naprawdę głupie przeczucie, że on wyskoczy do mnie, że ty chyba sobie żartujesz, nie? Że jak to tylko 10 bryłek tam było. W tej skrzynce. No a taka prawda, tam było tylko 10 bryłek. Okej, z Doenem nie mamy za bardzo co rozmawiać.
Za to z Halvarem, tak. Gościu dalej śpi. No powinien być zadowolony, a zarazem pewnie będzie zawiedziony. Albo właśnie wściekły. Otworzyłem skrzynię. No, jednak coś potrafisz. Co w niej znalazłeś? Poza 10 samorodkami złota, nic. Według umowy należą teraz do ciebie. Teraz oczekuję na to, że oddasz mi ten miecz. Nie, to niemożliwe. Ta skrzynia wyglądała tak obiecująco. A może ty mnie po prostu oszukałeś, co? No, mówiłam. Na co miałbym rabować skrzynię, w której i tak nic nie ma? Pomyśl trochę, myślenie nie boli. Chłopcze, zaczynasz mi grać na nerwach. Dobrze, dam ci ten miecz. Umowa to jednak umowa. Weź go sobie i nigdy się więcej nie pokazuj tutaj. Mamy słoneczne ostrze. Jak to wygląda? Słoneczne ostrze. Oh yes. Jednoręczna. To bardzo dobrze, bo ja dwuręczniaków po prostu nie mogę strawić. I teraz tak. Teraz wychodziłoby na to. Słoneczne ostrze. Tak, bandyci. Że idziemy do biblioteki. Do biblioteki kręgu ziemi właśnie. Okej, okay, przeteleportowało mnie tutaj. Zobaczymy. No ale mamy to słoneczne ostrze. No, mi się tu wydaje, że to jest jakaś jedna wielka pułapka. Zdobyłem ostrze i nosa. Teraz zdzierżysz potężne ostrze w ręku. Pamiętaj, żeby używać go w zbożnych celach. Nigdy nie czyń nim zła. Jeśli tylko natkniesz się na bestię, użyj go. Pamiętaj tylko, ta walka nie będzie prosta. Zapamiętam te słowa. A co teraz będzie z tobą? Moja dusza nie zazna spokoju na wieki, dopóki ciąży na mnie klątwa. To moje więzienie, miejsce kaźni. Tylko łaska Inosa może uwolnić mnie spod tej klątwy. Pomogę ci uwolnić się spod jej panowania. Powiedz mi tylko, jak mam tego dokonać. Jesteś dobrym człowiekiem, żołnierzu. Aby ściągnąć ze mnie klątwę, będziesz musiał przyrządzić specjalną wodę i poświęcić ją. Do jej stworzenia będziesz potrzebował esencji magii oraz zwykłej wody. Mhm. Po ich zebraniu będziesz musiał znaleźć posążek, który nie stracił swoich magicznych mocy i pobłogosławić przy nim tą wodę. Posążek? Przy błogosławieństwie musisz starannie połączyć te składniki. Rób to ostrożnie. Każdy niewłaściwy ruch może spowodować nagłą eksplozję esencji. Wraz z tą wodą udasz się do świątyni i pokropisz nią święty chram. Przy tym powiesz takie słowa. Oj, nosie, rządco wszystkich dusz, ulituj się nad cierpiącą duszą, ściągnij z jej jarzmo klątwy i wyrwij z niewoli złego. Po tych słowach dodasz, niech ta woda dopełni moje słowa. Dzięki temu będę nareszcie wolny. Mhm. Skąd wezmę posążek Inosa? Jakiś czas temu krąg ziemi podarował w prezencie lordowi Remonowi posążek Inosa. Wyróżniał się on jednak z pozostałych. Magowie z wielką starannością wykonali jego złote zdobienia. Posążek napełniono także częścią magicznej mocy naszego świętego chramu. Powinieneś z łatwością znaleźć go w zamkowych komnatach. No dobrze. Gdzie znajdę esencję magii? Esencja magii to kamień posiadający duży ładunek magii.
Przed 40 latami został on złożony w kamiennym kręgu znajdującym się w pobliskim lesie. Aha, dobrze. Jego zdobycie nie będzie takie proste. Tak, ja wiem. Dlaczego? Kamienia ostrzegą mnie umarli strażnicy. Będziesz musiał stawić im czoła. Dam sobie radę. Przebyłem całą kryptę bez uszczerbku na zdrowiu. Z nimi też sobie poradzę. Dobrze widzieć w drugim człowieku tyle zapału i wigoru. Cieszę się, że trafiłem właśnie na ciebie. No dobrze, moi drodzy, widzę, że mamy jeszcze troszeczkę zadań do roboty. Najpierw twierdza. Ciekawi mnie, jak wygląda ta cała bestia i gdzie się na nią natknę. Cholera jasna. Dobrze. Wiecie co? To chyba było głupie, bo ten posążek może być po prostu tutaj na górze. Zanim zejdę, to się upewnię. Bo tutaj stacjonował chyba ten cały Lord Remon. Może Erwin? Hej, ty! Nie, nic z tych rzeczy. To zajrzyjmy w takim razie do dziennika. Ostatnia prośba. Posążek Ginosa znajduje się w komnatach zamkowych. To bogato zdobiona rzeźba, w którą magowie wlali część magicznej mocy chramu. Tak, o kamieniu to wiemy, w którym kręgu on jest. Bardziej interesuje nas teraz ten posążek. Wow, co się dzieje z dywanem? Halo? Biedny dywan. Dobrze, w komnatach zamkowych, no to mogą być też inne komnaty, wiadomo. Mogą być też te, gdzie chodziliśmy ostatnio w poszukiwaniu tego klucza. Albo tutaj w okolicy... No nie no, w więzieniu raczej by tego nie było. Dobrze, sprawdźmy więc. Ogólnie wszystkie komnaty możemy sprawdzić. Tutaj też można wejść. Ale najpierw no, wolałabym jednak sprawdzić te komnaty Gwardii, prawda? Myślę, że po poszukaniu tego posążka zakończymy sobie na dzisiaj. I będzie w takim razie jeszcze jeden odcinek, bo ten po prostu będzie troszeczkę krótszy. No ja tego posążka raczej nie mam przy sobie, prawda? Czy mam jakiś posążek? Bo to też jest, wiecie, istotne, bo może mam. Mamy posążek Ginosa i to jest chyba ten. Tak, to jest ten posążek. Dobrze, czyli od razu musimy się udać po ten kamień. No dobrze, i tak stąd jest najbliżej. Pytanie, czy mogę iść do Orto i poprosić go o pomoc? Albo do Clarensa? Bo w sumie Orto mówił, że jeżeli będziemy potrzebować pomocy, to możemy go ze sobą zabrać. No a Orto okazałby się całkiem przydatny. Wiecie co, bo ja mam eliksir prędkości, ja w ogóle tego nie używam. W ogóle eliksir życia, skąd ja to wziąłam? Dobrze, wiecie co, zajrzyjmy do Orto. Może on będzie w stanie mi pomóc, w sensie może będę mogła go ze sobą zabrać do tego kręgu. W sumie jest on tutaj najbliżej, a też zaoferował swoją pomoc. Jeżeli nie, no to wiadomo, do tego kręgu pójdziemy niestety sami. No, ja nie widzę tego jakoś dobrze. W sensie ten szkielet mag nie jest trudny, ale te szkielety zdążą mnie pobić, zanim tego szkieleta maga wykończę. Przydałby się ktoś do odwracania uwagi. Właśnie ktoś taki jak Orto mniej więcej, co nie? Właśnie szczególnie, że on jest tutaj całkiem niedaleko, no dosłownie jest na górze. Może też będziemy mogli coś jeszcze z nim pogadać, może będzie miał jeszcze jakieś zadanie. Kto wie? Nie wie tego nikt, dlatego musimy po prostu się przejść i zobaczyć. W ogóle ciekawe, co tam u niego, no nie? On tutaj cały czas siedzi sam. Cześć, Orto. O nie, nie mogę cię zabrać ze sobą. Szkoda bardzo. No, Clarensa raczej nie będę brała ze sobą, tym bardziej. No to dobrze, trudno. No szkoda, ale okej, mamy kamień do ogarnięcia. I teraz pytanie, czy robimy to w tym odcinku, czy w kolejnym? Moi drodzy, wydaje mi się, że w kolejnym byłoby dobrze. Tutaj mamy jeszcze te wargi po tej stronie, można by było spróbować się z nimi zmierzyć, zobaczyć jak teraz działają. Jak bardzo dadzą mi się w kość.
Na razie to ich nawet nie słyszę. Dobra, widzę wargi. Zobaczymy. Tak na koniec jeszcze, nie? Dobra, już teraz jesteście w miarę, chciałam powiedzieć proste, ale nie jesteście proste, jeżeli atakujecie w grupie. Dobrze, moi drodzy, nie wiem, gdzie ja zrobiłam zapis. O godzinie 10, około 9:59. Tak. Moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Straciłam mi tyle prędkości. Usłyszymy się w kolejnym. Dobra, ja sobie podejdę do tego kręgu. Tam są szkielety. Właśnie zwykłe, niestety nie pomniejsze. No dobrze. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Usłyszymy się w kolejnym już jutro, gdzie prawdopodobnie nastąpi finał tej modyfikacji. No i co? Jeżeli odcinek wam się podobał, to zachęcam do łapki w górę i do jakiegoś mojego komentarza. No a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to do subskrypcji na kanale i do kliknięcia oczywiście razem z tym dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia. Chociaż no staram się trzymać harmonogramu filmów, więc raczej są o stałych porach, ale czasami bywa różnie. No i co? Lecę montować. Do kolejnego. Cześć!